Dobry, witam wszystkich. Nazywam się Wojciech Wilkiewski. A tak jak już było powiedziane, opowiem coś o LXC i C-Groups. Od razu powiem, że jak ktoś jest wymiataczem albo tym dużo się zajmował, może sobie pójść na kawę. Ma być na 50 minut. Trochę. No ja muszę mikrofon przesunąć. Będzie chyba krócej, najwyżej obejrzymy jakiś film jeszcze. Dobra. Tak, pokrótce, mniej więcej taki jest plan, wstęp. Opowiem o C-grupach, potem o kontenerach, jakieś przykłady. To nie do końca tak będzie, to będzie się mieszało w czasie. Jeszcze parę słów, pracuję w Tieto. A dobre obiady dają, to znaczy płacą za obiady. Przy mojej posturze powinienem dużo jeść. Strona domowa chwilowo nie działa, a w wolnym czasie pracuję teraz nad taką nową platformą hostingową Remachine. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. A no właśnie, i tu chciałbym się z wami podzielić taką moją drobną praktyką w trakcie budowania tej platformy, projektowania. Jak wykorzystałem te technologie i dlaczego były mi potrzebne. Jest wiele różnych hostingów, każdy o tym dobrze wie. Zazwyczaj są to rozwiązania współdzielone. To działa na takiej zasadzie pokrótce, że no wszyscy korzystają z tych samych zasobów. U lepszych usługodawców to działa lepiej, u gorszych działa gorzej. Miałem kiedyś taką sytuację, że kolega skorzystał z usług jednej firmy, no i mówił, że jego strony tam bardzo wolno działają. Dlaczego? No prawdopodobnie było albo przeładowane ich serwery, albo po prostu inne aplikacje wpływały na działanie jego aplikacji. Tu idea jeszcze była taka, żeby wprowadzić możliwość instalowania aplikacji napisanych w nowych frameworkach, takich jak Ruby on Rails, czy Django, czy inne, które no różnie jest z ich wydajnością. A no właśnie, co jeśli ktoś nam zainstaluje aplikację, która będzie bardzo dużo korzystała z mocy procesora, albo zostanie źle zaprojektowana, albo będzie pisała nam dużo po dysku. No może to wpłynąć na aplikację innych klientów, czego nie chcemy. Musimy ograniczyć jakoś zasoby, które posiadamy, takie jak moc obliczeniową procesora, czy pamięć RAM, czy dostęp do dysków. A co z bezpieczeństwem? No, różni ludzie różnie piszą programy, nawet najlepsi programiści popełniają błędy i też nie chcemy, żeby doszło do sytuacji, że jedna aplikacja będzie wpływała na drugą, na przykład luka bezpieczeństwa w jakimś tam skrypcie spowoduje to, że aplikacje innych naszych klientów zostaną w jakiś sposób narażone. Chcemy odizolować procesy, czyli tak podsumowując. Jak to możemy osiągnąć? No można osiągnąć to na różne sposoby, wirtualizując przede wszystkim, bardzo popularne, teraz jest popularne pojęcie cloud, a korzystać możemy z VMware'a, KVM'a, Sena. Zaletą tego jest to, że to już istnieje kilka dobrych lat. Jest dużo firm, które oferują wsparcie, które oferują gotowe produkty, lecz często te produkty są drogie. Drogie nie tylko ze względu na cenę samych licencji, ale także ze względu na sprzęt, który trzeba do tego użyć. Każdy dobrze wie, że jeśli odpalimy sobie na swoim nawet laptopie kilka maszyn wirtualnych, to one potrafią nam zajechać całkowicie system,
a w momencie, kiedy chcemy uruchomić powiedzmy na jednym serwerze kilkadziesiąt albo kilkaset aplikacji, no to no na pewno w ten sposób trudno byłoby to zrobić. Pewnie przy drogich rozwiązaniach jest to lepiej rozwiązane. Dodatkowym problemem jest ograniczanie zasobów. W jakim stopniu jesteśmy w stanie ograniczyć zasoby? Ale już na przykład, ja przynajmniej się nie spotkałem, korzystam na co dzień ze zwykłych takich rozwiązań jak VMware Player, on darmowy jest, czy jakiś tam KVM, czy OpenBox, VirtualBox. No to on jednak, tam na przykład możemy tylko mu przypisać jeden procesor, nie możemy ograniczyć na część procesora, przynajmniej ja nie potrafię. Drugim podejściem jest wirtualizacja na poziomie systemu operacyjnego. To jest takie trochę pojęcie, to nie jest ta sama wirtualizacja. Chodzi tu o to, że wszystkie zasoby korzystają z tego samego kernela, z tego samego systemu operacyjnego, natomiast są rozdzielone ich przestrzenie nazw. To znaczy, że procesy, tak w skrócie mówiąc, będąc w jednej przestrzeni nas, nie widzą innych i nie mogą na nie wpływać. Jakie są zalety? Zaletami są to, że no przede wszystkim lekkie to jest. To znaczy, że jak w przypadku pełnej wirtualizacji byliśmy w stanie uruchomić, powiedzmy, wracając do tego zwykłego laptopa, kilka takich wirtualnych maszyn, to tu jesteśmy w stanie uruchomić ich co najmniej kilkadziesiąt bez jakiegoś dużego narzutu na wydajność. Wadą tego rozwiązania jest to, że jest wspólny kernel, tak? Czyli możemy tylko zainstalować ten sam system operacyjny, czyli nie możemy na przykład uruchomić pod tym Windows, czy nie możemy uruchomić pod Linuxem FreeBSD lub innych rozwiązań. Jakie są istniejące rozwiązania? To jest stare już bardzo rozwiązanie Jail we FreeBSD. Bardzo dobre, sprawdzone, stabilne. OpenVZ. OpenVZ też jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Ono jest dostarczane przez firmę komercyjną. Jest też część open source. Jedyną taką największą wadą tego rozwiązania jest to, że trzeba mocno patchować kernel. Nie ma, to nie będzie działało ze standardowym kernelem. To ma swoje wady i zalety. W tym momencie nie będę w to wnikał już. No jest to jakieś dodatkowe utrudnienie, zwłaszcza kiedy korzystamy z ograniczonych zasobów ludzkich przede wszystkim i chcemy doprowadzić projekt do końca, to nie jesteśmy w stanie nad wszystkim zapanować, wszystkiego zrobić samemu. No na pewno jest dużo jakichś tam pomocnych narzędzi, rozwiązań. Warto. Ja skorzystałem z linuxowych kontenerów, ponieważ są w standardowym kernelu. Nie dlatego, że nie potrafię kompilować kernela, tylko dlatego, że no tak jak już mówiłem, dla pewnej wygody. Powstała idea w około 2004 roku na potrzeby, no to już wcześniej, to znaczy to jest takie niejasne, bo to wcześniej zostało na dobrą sprawę C grupy, zostały wymyślone przez inżynierów Google'a gdzieś około 2004-2006 roku i kontenery linuxowe bazują na C grupach. Później oni na początku nazywali to kontenerami, potem zamienili na C grupy. Kontenery generalnie wykorzystują nasze, to znaczy wykorzystują C grupy, które są w Linuxie, popularnie zwane CRUT na sterydach, czasem zwane.
Właśnie to, co wspomniałem, potrzebujemy do tego C-grup. Na dobrą sprawę, kontenery moglibyśmy zrobić bez tego rozwiązania LXC, bazując tylko na samych C-grupach. Byłoby to trochę uciążliwe i niewygodne. C-grupy dają nam możliwość właśnie priorytetyzacji zadań, ograniczania zasobów, takich jak transfer dysku, to znaczy operacja I/O, czy współdzielenie procesora, ograniczanie pamięci i tak dalej. Dostęp do urządzeń, możemy dzięki nim ograniczyć dostęp do jakiegoś urządzenia na zasadzie przypisać jakieś prawa czy nie danej grupie. Właśnie to jest ta zaleta, że w normalnym, zwykłym kernelu jest standardowo LXC C-grupy. Nie trzeba zazwyczaj kompilacji, choć tutaj też są wyjątki. A w Debianie jest to troszeczkę bardziej ograniczone. Potem powiem dlaczego. To, co już mówiłem. I to, co też wspominałem, chcę się skupić na po prostu dotarciu do celu. Opowiem teraz o C-grupach. To chyba jest najważniejsze. Bez tego nie uruchomimy kernela, nie uruchomimy konteneru. Przede wszystkim idea tutaj jest taka, że są hierarchiczne, tak? Że tak jak mamy drzewo katalogów, tak w C-grupach mamy też drzewa, w których tworzymy grupy. Te drzewa tworzą hierarchię. Jedyną różnicą od systemu plików jest to, że możemy mieć kilka równoległych gałęzi, nie zaczynających się w jednym punkcie. Wszystkie podgrupy w danej hierarchii dziedziczą atrybuty od rodziców. Mamy pojęcie subsystemów. Subsystemy są zwane inaczej też kontrolerami. To znaczy, że kontroler odpowiada nam za konkretną rzecz. Na przykład jest kontroler CPU, odpowiada nam za procesor. To jest właśnie ten subsystem. Żebyśmy mogli w danej hierarchii ograniczyć jakieś procesy, musimy podłączyć dany kontroler, czyli dany subsystem. Są różnego rodzaju kontrolery. Kontrolery do pamięci, jest kontroler do ograniczania procesora, ograniczania przydziału do konkretnych rdzeni CPU set. CPU ACT działa raczej do raportowania, jest wykorzystywany przede wszystkim do raportowania użycia czasu procesora. Belk.io to do ograniczania przepustowości do urządzeń blokowych. No i jeszcze inne, zapraszam do dokumentacji. Na jakiej zasadzie działają powiązania między kontrolerami? Tutaj w systemie plików mamy dla naszego przykładu katalog sys, fs, cgroup, cpu. Do danego bo ja tutaj mam mały slajd, to jest tylko jeden, widzę jeszcze następny slajd. To wygląda mniej więcej tak. To znaczy, możemy do danej hierarchii podłączyć kilka kontrolerów, możemy podłączyć jeden. W tym przypadku do hierarchii w ścieżce sysfs cgroup cpu jest podłączony kontroler tylko cpu. Moglibyśmy podłączyć i kontroler memory. Możemy podłączyć wszystkie. Czyli wszystkie grupy, które będą znajdowały się w tej hierarchii, będą mogły być ograniczone przez te kontrolery. CPU i memory w tym przypadku. Jaki jest warunek? Jeśli byśmy mieli dwie, trzy hierarchie, tak jak na tym slajdzie, i załóżmy, byłaby druga ścieżka sysfs cgroup memory,
i do tej drugiej ścieżki byłoby podpięty subsystem kontroler memory do tej CPU, tylko CPU, to nie moglibyśmy wtedy podpiąć CPU do tamtej drugiej. Chyba, że tylko możemy podpiąć do kilku hierarchii dany kontroler pod warunkiem, że wszystkie hierarchie posiadają te same kontrolery. To będzie jeszcze potem na przykładach widoczne. No właśnie, to co powiedziałem. Każda hierarchia na początku po zamontowaniu posiada root, że tak powiem, taką bazę. Czyli jeśli stworzymy pierwszą hierarchię i podmontujemy do niej jakiś kontroler, to defaultowo będzie to w katalogu CPU. Czyli tutaj będziemy mieli defaultową hierarchię. To są grupy, to potem o nich będę jeszcze wspominał. Czyli tu będzie można już ustawić i wszystkie procesy, które się pojawią w tej hierarchii, będą dziedziczyły z tego właśnie roota. No i właśnie. Proces, task, jak go tam nazwiemy, zadanie, może tylko należeć do jednej grupy w danej hierarchii. Zaraz będzie na jednym slajdzie. Może należeć do kilku hierarchii równolegle, ale w danej hierarchii może tylko należeć do jednej C grupy. Tu mamy hierarchię, wracając znowu do slajdu, CPU. Są dwie grupy, C group 1, C group 2. Proces, jaki utworzymy nowy, będzie mógł należeć albo do roota, czyli do CPU, albo do C group 1, albo do C group 2. Nigdy nie będzie mógł na przykład należeć jednocześnie do C group 1 i C group 2. Albo do trzech naraz, do roota i podgrup. Po prostu albo go mamy w jednej grupie, albo w drugiej. To, co mówiłem, może należeć do kilku. Tutaj będzie, o, na tym slajdzie lepiej widać. Tu mamy dwie osobne hierarchie. Jedna hierarchia, do której są podpięte kontrolery CPU i memory, w której są dwie grupy, i hierarchia devices, w której też są dwie C grupy utworzone. I proces może właśnie tutaj, wymyśliłem sobie taki proces LXC, jeden z procesów LXC, on może należeć tylko do wybranych C grup. Może należeć do dwóch hierarchii, być przez dwie hierarchie ograniczany, natomiast nie mógłby należeć do C grupy pierwszej i drugiej jednocześnie. Albo ta, albo ta. Można oczywiście przełączać w zależności od potrzeb. No i po raz kolejny dziedziczenie w przypadku procesów sforkowanych. I kolejna taka rzecz, że jeśli sforkujemy proces, załóżmy proces LXC, tutaj mamy, wpisałem jakiegoś tam losowego PIDa, jeśli on by sforkował swoje jakieś dzieci, to dzieci mogą należeć do zupełnie innej C grupy. Możemy, na przykład ten proces będzie dalej w C grupie pierwszej, a dzieci będą w C grupie drugiej. Możemy je przenieść tam. Jak możemy, teraz taki to był teoretyczny wstęp, trochę nudnawy. Jak możemy zarządzać subsystemami, hierarchiami. Jest taki serwis jak cgconfig. Ja go nie będę tutaj za bardzo omawiał, bo każdy już sobie... On bazuje na dobrą sprawę na tych rzeczach, o których dalej powiem. On tylko automatyzuje nam pewne rzeczy. Ważna taka uwaga, w Debianie to trochę działa kulawo. Osobiście w Debianie radzę wyłączyć to i nie korzystać z tego. Natomiast w Ubuntu już, w serwerze na przykład, to działa moim zdaniem bardzo dobrze. I w Debianie oprócz tego, jeśli korzystało się z cgconfig, on montował, tworzył nam hierarchię
i na przykład w ETC Mons nie pojawiał się wpis, w ProcMons oczywiście był, ale to powodowało taki problem, że LXC nie chciał startować. Trzeba było samemu dostawać ręcznie wpis do ETC Mons. FSTAP, przepraszam. Dobrze. Jak możemy montować hierarchię? Montować hierarchię możemy na dwa sposoby. To znaczy nie, przepraszam, źle powiedziałem. Możemy tu po prostu podłączanie subsystemu do hierarchii polega na zamontowaniu systemu plików cgroup. Ok. Mamy sobie jakiś system plików. Nie mamy żadnych cgroup zamontowanych. Stwórzmy sobie katalog w głównym dziękuję. I możemy tutaj podłączyć i on wrzucił wszystkie tutaj jakieś podstawowe subsystemy do kontrolery, do tego katalogu. Na tych plikach możemy teraz już operować, ustawiać różne parametry. Nie jest to zbyt dobre rozwiązanie, ponieważ jest tutaj taki trochę bałagan. Dobrze by było tworzyć hierarchię dla każdego kontrolera osobno. Czyli na przykład. Dobra, nie będę się teraz popisywał. Tak? I chcemy osobno stworzyć osobne hierarchie dla kontrolera memory i kontrolera CPU. No to też znowu montem minus T cgroup opcje memory controller i urządzenie. Tutaj można sobie włączyć, wprowadzić taką nazwę, żeby było rozpoznawalne. I to samo zrobić. Tu jest właśnie ważna opcja. Jaki kontroler chcemy podmontować? Chcemy tylko memory tutaj podmontować. Dobra. Mamy zamontowane dwa kontrolery. Jeden w jednej hierarchii, drugi w drugiej hierarchii. Czyli hierarchia to jest po prostu ten katalog, tak? On jest do tych dwóch hierarchii równoległych są podłączone dwa kontrolery. A jeśli wejdziemy do i tutaj właśnie. Tu mamy już tylko pliki związane z kontrolerem memory, nie mamy żadnych innych. Czyli mamy już jakiś porządek. Zaraz będę jeszcze mówił, jak tworzyć C-grupy już w konkretnych hierarchiach. Tutaj mamy wiele, wiele takich plików, którymi możemy kontrolować różne ustawienia dla kontrolera. Niektóre po prostu nam tylko mówią, pokazują statystyki, czyli nie są plikami do zapisu, tylko plikami do odczytu. Co jest ważne, jeśli jakieś zadanie zostanie przeniesione do C grupy,
to ono się pojawi w tym pliku tasks. Wszystkie procesy, teraz prawdopodobnie nic nie będzie. Nie, przeniosło coś nam defaultowo. To zależy od systemu. Niektórych to robi defaultowo, czy nie. U nas defaultowo przeniosło wszystkie moje procesy na systemie do tej grupy. Jeśli bym utworzył podgrupę, to żeby przenieść proces wybrany do podgrupy, musiałbym przenieść ten task do podkatalogu danej grupy i pliku task przekierować. To pokażę może za parę chwil. To samo będzie w CPU. Tutaj jeszcze są takie ustawienia jak notify on release, release agent. Co się stanie z daną grupą, jeśli wszystkie taski znikną z tej grupy. Ona standardowo zostanie usunięta, żeby nie zajmowała czasu. To nie będę omawiał wszystkich, i tak kto nie obsługiwał tego, to nie zapamięta za pierwszym razem. A w dokumentacji, nie chcę też powielać całej dokumentacji tutaj. Dobra, teraz kwestia, czy mi wyświetli ten slajd, co ja chciałem. Okej, to było to. Okej, czyli zrobiliśmy, zamontowaliśmy jakieś tam C-grupy. Kolejna rzecz, montowanie C-grup w danej hierarchii. Można to zrobić na dwa sposoby. Wejść do danego katalogu z zamontowaną hierarchią i stworzyć katalog. Automatycznie wszystko się tam zrobi samo. Albo skorzystać z polecenia cgcreate z opcjonalnymi parametrami. Najprostszym, najszybszym rozwiązaniem jest, załóżmy, chcemy część procesów o nazwie test dać im inne zasoby niż pozostałym procesom. Najprostszym do procesora. Najprostszym rozwiązaniem jest właśnie bycie w tej grupie, wejście do katalogu albo stworzenie tutaj podkatalogu, tak? Test. Stworzył nam się katalog i pojawiły się automatycznie parametry, którymi możemy sterować w danej grupie. Możemy utworzyć test 2, tak? I będziemy mieli te dwie podgrupy. I część procesów przenieść do jednej grupy, część do drugiej i sterować tutaj zasobami. Przykłady będą później takie konkretne. Ustawianie parametrów w danej grupie. Znowu na dwa sposoby. Można skorzystać z gotowego polecenia cgset, podać parametr, czyli tam nazwę pliku, value, wartość i path do ścieżkę do C grupy. Z tym, że ścieżka musi być relatywna do hierarchii, czyli hierarchia zaczyna się w CPU. Więc ścieżkę podajemy relatywnie do CPU, nie podajemy z C-group CPU, tylko relatywnie. Mamy tutaj takie na przykład. Zobaczmy sobie test CPU shares. O tym jeszcze wspomnę, co to oznacza. Mamy jakąś wartość przypisaną. CG set i tak jak było E. Podajemy CPU shares, na przykład 5 i ścieżkę relatywną do hierarchii C grupy, czyli chcemy dla grupy test. Nie podajemy tutaj czegoś takiego C group CPU. Wyskoczy nam błąd.
I teraz zróbmy sobie 5 ustawione. Możemy równie dobrze zrobić po prostu zwykłe wpisy. Tutaj już musimy podać ścieżkę pełną, ewentualnie, jeśli będzie taka potrzeba. Ok, trzeba trochę przyspieszyć, bo ja tutaj w lesie. Przesunięcie procesu do kolejnej grupy po prostu polega na tym, albo CG Classify, albo przeniesienie właśnie do tego pliku task. Czyli mamy tak. Mamy jakiś, zobaczmy sobie, co to za proces. Czy mogę go tak bezkarnie. Zobaczmy inny. Co jest? To jest bash, tak? Moglibyśmy go przenieść do grupy, C grupy. On jest 97. Test. Tasks. Automatycznie on powinien zniknąć. Nie ma już tego 1097. A on będzie w grupie test. Task. Czyli wszystkie ograniczenia tego shella pojawią się w tej grupie task, w tej grupie test. I tutaj możemy ustawiać parametry na tej grupy. Żeby wystartować proces, korzystamy z CG Execa. Już nie będę teraz w tym momencie tego pokazywał w konkretnej C grupie. Możemy skorzystać z demona i w pliku z demona CG Red, który nam przeniesie po utworzeniu jakiejś klasy procesów, może umieścić w konkretnej grupie i hierarchii. Jak jest w Debianie? W Debianie jest taki problem, że memory controller przez jakiś czas nie działał, ponieważ było to związane z narzutem dosyć dużym na procesor. Według deweloperów Debiana było to w porywach nawet do 10%. W Red Hatcie było to od początku, więc w kernelu do Debiana 2.6.32, jak dobrze pamiętam, nie ma kontrolera memory. Trzeba sobie przekompilować kernel. Natomiast w nowszych trzeba podać parametr do przy startowaniu kernela. Dobrze. Memory controller. Memory controller pozwala nam na ograniczanie zasobów pamięci. On ma wiele więcej jeszcze plików, na których możemy operować. W tym momencie nas interesują dwa. W pierwszym limit in bytes definiujemy, ile chcemy przydzielić pamięci RAM dla danej grupy procesów. Natomiast ten drugi, MSW, on ogranicza nam zasoby pamięci fizycznej plus pamięci swapowej. To jest ważne. I ważna jest kolejność przepisania. W takiej, jak ja tu wylistowałem, trzeba najpierw tak wartości przypisać. Czyli jeśli przypisujemy dla memory ograniczenia, musimy najpierw dla pamięci RAM zwykłej memory, a potem dla swapa plus potem dla drugiego. Dobra, spróbuję coś pokazać. Muszę odmontować te grupy. Ja sobie skorzystam z
Group. To jest taki plik cgconfig, gdzie możemy sobie ustawić właśnie, jak mają się standardowo montować grupy. To jest taki jeden bardzo prosty. No, i zamontowało mi w ścieżce sysfs cgroup i automatycznie podzieliło mi już na kilka hierarchii. Dobra. Co mamy na zastanie? Będę chciał zademonstrować, jak działa CPU controller, jak to działa w rzeczywistości. Muszę wystartować, jeszcze nie mówiłem o kontenerach. Tak. Będę jeszcze o tym wspominał. Wystartuję sobie kontenery, które, dla których automatycznie się utworzą już hierarchie. Niestety mi się zresetowała tuż przed prezentacją maszyna cała wirtualna i nie mam tego, co poustawiałem przed. Muszę to na raz uruchomić teraz. Mam dwa kontenery, o których powiem, wirtualne hosty w środku. Jeden jest pod adresem 10.10.10.7, drugi 10.10.2. Są w lokalnej sieci zbliżowanej za NAT-em. Jeszcze sprawdzę, no właśnie. Nie wiem, nie dokonfigurowałem. Jeszcze sobie chcę routę, trasę na defaultową. Ok, powinno teraz działać. Jak widać, w grupie memory utworzyły mi się hierarchie dla cage 1. A, jeszcze ważne, nie powiedziałem tego. Ja nazwałem sobie to cage 1, cage 2, czyli kontener 1, kontener 2. O nich będę jeszcze wspominał. Natomiast teraz wiecie, że tak się nazywają. One po wystartowaniu automatycznie utworzyły mi podgrupy odpowiednie dla siebie. Teraz co chcę uzyskać? Chciałbym uzyskać ograniczenie pamięci dla tych cegrów, po to, żeby potem mi pewne testy się udały. Wprowadzę tak. Chciałbym, żeby dany kontener miał tylko 80 MB pamięci RAM dostępny. Mogę podać z przyrostkiem mega, giga. Tak jak tutaj 80 mega mogę podać w bajtach. Chciałbym, żeby miał 120, nie więcej jak 120 RAM pamięci swap. Czyli tak jak już wcześniej mówiłem, musi zostać zsumowane pamięć swap z pamięcią RAM i zapisane do takiego pliku. Robię to samo dla drugiej C grupy. A teraz tak, w obydwu C-grupach, jeśli sobie wyświetlimy na przykład topem czy jakimś innym tym, one będą widzieć tyle pamięci RAM, ile jest w systemie hostujący, natomiast to nie znaczy, że będą mogły z nich skorzystać. Dobrze. Mam ustawioną pamięć RAM dla tych. Tutaj za bardzo nie będziemy testować tej pamięci RAM. Zaraz powiem, dlaczego ustawiałem tutaj takie ograniczenia. Chciałbym przejść do zademonstrowania działania CPU kontrolera.
to znaczy ograniczania zasobów na proces, na procesor. Możemy to ograniczyć w ten sposób, że CPU shares, przypisując tutaj wartość, on po prostu bierze wagi. Czyli jeśli dwóm C grupom przypiszemy takie same wartości, w momencie kiedy będą chciały uzyskać maksymalne równocześnie, maksymalny dostęp do procesora, dostaną proporcjonalnie do tych wag. Co jest ważne, jeśli tutaj jedna C grupa nie będzie korzystała w danym momencie z procesora, druga C grupa dostanie 100% procesora. Czyli to jest tylko ważenie na kilka grup i to nie ogranicza górnych zasobów. One ograniczają tylko relatywnie. Od kernela C3.2 możemy właśnie jeszcze, tu już możemy ograniczyć czas wykorzystania procesora w rzeczywistości. Polega to mniej więcej na tym, ale tego już dzisiaj nie zademonstruję. Jeśli byśmy chcieli dla jakiejś grupy ograniczyć tylko do 20% jeden procesor, no to wtedy przypisujemy takie wartości. To jest w nanosekundach, tak? Dobra, wracając do naszych share'ów CPU. Wygląda to mniej więcej tak, że mamy root grupę CPU i ona ma, powiedzmy, defaultowo ileś tam przypisane. Załóżmy, niech będzie to 4, żeby nam się łatwo dodawało. Stworzymy pod dwie grupy cache 1, cache 2 i przypiszemy im takie same zasoby. Będzie to wyglądało mniej więcej tak, że procesy, zakładając, że będą potrzebowały maksymalnej mocy obliczeniowej procesora, obciążą procesor odpowiednio w dwóch grupach na 33% i w root grupie na 33%. Tylko tutaj jest taka uwaga, to jest niebezpieczne z tego względu, że dla root grupy to ta wartość jest dawana każdemu nowemu procesowi. Czyli jeśli odpalimy w root grupie, nie przypiszemy procesów do jakiejś podgrupy, to w tym momencie możemy zajechać cały system. To będzie właśnie wyglądało mniej więcej tak, że każdy nowy proces będzie dodawał kolejne 33% w przenośni, bo to oczywiście to się tak nie sumuje. Jak sobie z tym poradzić? Stworzyć jakąś defaultową grupę systemową, do której będą przenoszone wszystkie procesy. Jeśli nie stwierdzimy, że mają być gdzie indziej. I w tym momencie w grupie root nie będzie żadnych procesów, czyli tam nie będzie żadnego obciążenia wykorzystania procesora, natomiast tu już równomiernie podzielimy sobie zasoby systemowe. Dobra, to może mi się uda teraz pokazać, jak to działa w praktyce. Tutaj jestem na tym kontenerze drugim. Jeszcze sobie otworzę dodatkowe, żeby topa włączyć. Czemu wisi? Idziemy w tym czasie. No jest. Dobra. Możemy się wbić. Tu włączę topa. Tu jest pod spodem, jakby ktoś nie zauważył, tu jest moja maszyna hostująca. Tu jest kontener pierwszy, kontener drugi. Ja w screenie tu się przyłączam.
Tutaj sobie ustanowiłem topa dla kontenera pierwszego i dla kontenera drugiego odpowiednio. Będę się między nimi przyłączał. Teraz się przyłączę na czwarty. Ten taki, w którym aktualnie się znajduję, jest nawiasami podświetlony. OK. Top. A, ja nie chciałem jeszcze apacz, żeby mi działał. OK. A więc tak. Stawię sobie na, jestem na głównym hoście. Stawię sobie wszędzie te same zasoby. Czyli wszystkie procesy będą podzielone na trzy podgrupy. Każda będzie miała takie same wagi dostępu do procesora. Jeśli mam tutaj sobie taki duży plik, stosunkowo duży, on tam 100, zajmuje 168 MB. I teraz, czemu mi się nie przełączyło, jestem w innym oknie, a tu jestem w innym. Ciekawe, chwileczkę. Ja tutaj swoje, a na ekranie jest co innego. Dobra. Czas. Przyłączyło. Muszę tutaj zrobić coś takiego. Ha. Dobra. Jeszcze muszę się odłączyć. Ja korzystam z dwóch screenów, żeby mógł patrzeć, co mam na monitorze. Tutaj niestety wyszło tak, że konflikt podłączeń się zrobił i w jednym robiłem jedno, a w drugim tego nie było widać. Zrobię coś takiego. Tak, podłączyło mnie, a tutaj u siebie zrobię RX. Jestem, tak, zgadza się, dobra. OK, mamy takie same zasoby na dwóch kontenerach. Mamy włączonego topa. I teraz ja chcę obciążyć w jakiś sposób procesor. Napiszę taką brzydką pętlę, która mi na tym pliku kontrolnym będzie robiła sprawdzenie sumy kontrolnej. Na drugim kontenerze zrobię to samo. I na systemie hostującym zrobię to samo. Działa czy nie działa? Tutaj liczy. Tutaj liczy. Zobaczmy, co się dzieje w topie. Tutaj widzi tylko, jesteśmy w topie tylko pierwszego kontenera. Znowu to samo. Dobra, zrobimy tak. Zmienię jeszcze midlock. OK. Przepraszam, że się odwrócę trochę tyłem. Jestem w kontenerze, pokazuję tutaj w kontenerze pierwszym topa i widzę tylko swój proces. On dostaje 33%. Ponieważ w trzech, że tak powiem, na trzech maszynach jest uruchomione zadanie wymagające dużej ilości pamięci, dużej mocy obliczeniowej procesora. Na tym jest to samo, prawda? Można powiedzieć, że
No dobrze, jeśli byśmy uruchomili w jednym systemie trzy pliki, trzy takie same zadania, prawdopodobnie by się tak, coś takiego stało. Więc żeby była pewna różnica, przydzielę dwa razy mniejszą wagę do na przykład grupy drugiej. O, przepraszam, bo ja teraz się poruszam. Tylko, że tutaj mi się coś dzieje. Dobra, zrobię tak. Czyli zmniejszam wagę z 4 do 2 dla grupy drugiej. To będzie teraz widoczne w ten sposób. Procesy działają tylko w dwóch maszynach i widać proporcje. Proporcja dla pierwszej maszyny jest do 60%, dla drugiej do 30%. Czyli dwa razy więcej ma pierwsza maszyna. Odpowiednio w topach tych maszyn będzie właśnie widoczne. Niekoniecznie ten task będzie zawsze taki, tyle samo procesora zżerał, więc nie zawsze to dobrze widać. Tutaj widać zdecydowanie więcej. Klatka pierwsza ma ograniczeń. Dobra. Lecimy dalej. Bardzo ciekawy kontroler do dostępu do urządzeń dyskowych. O, ja widzę, zanudzam, już godzina prawie minęła. Muszę się pośpieszyć. Możemy ograniczać na dwa sposoby zasoby, albo tak samo wagowo jak dla CPU, albo ograniczając przepustowość. Tak samo wagę przypisujemy do urządzenia. Możemy jeszcze na dwa sposoby. Albo po prostu dla C grupy wagę, albo per urządzenie, czyli weight device. Tutaj właśnie ja zademonstruję przepustowość dla ograniczania I/O. Jeszcze chciałbym pokazać. Pokażę to raz, dwa i będziemy powoli kończyć. Miało być na 20 minut. Ale jak się człowiek rozgada, a zmienia ograniczenia na procesor dla wszystkich C grup takie same, żeby to nie miało nam wpływu. Pamięć RAM jest ograniczona. I teraz tak, mamy dysk SDA. W hoście jest podłączony. A tutaj mamy jego, mamy to urządzenie, które chcemy ograniczyć, tak? Chcemy ograniczyć C grupa druga jest zamontowana na dysku, działa na dysku SDA. Chcemy ją ograniczyć, żeby była przepustowość mniejsza. To wpisuję, ograniczam zapisy do urządzenia i odczyty do urządzenia. To jest na jakieś 23, powiedzmy, megabajty, około 20 megabajtów na sekundę. Do czego mi właśnie było ograniczenie tej pamięci RAM, ponieważ wcześniej to, co robiłem, ponieważ plik nie jest zbyt duży, on tam ma coś 100 ileś megabajtów, on mi się po prostu ładował do pamięci RAM i potem nie czytało z dysku, tylko czytało z pamięci i ten test nie miał żadnego znaczenia. Mamy ograniczone w takim razie zasoby dyskowe. A przejdę do drugiej klatki i zobaczmy, jak mi zrobi zapis na danym pliku, w jakim czasie. Z jednego czyta, na drugi zapisuje. Jeszcze. Mamy jakieś 7 sekund, tak? Na real, odpowiednio na system, user, inne czasy. No dobrze. Przywróćmy, usuńmy ograniczenia jakiekolwiek.
zero, ustawiając zero, po prostu wyłącza jakiekolwiek ograniczenia. Tutaj dałem ograniczenia na około 20 MB na sekundę, tu je wyłączam. I zróbmy tą samą operację. O, i powinno być już, dlaczego nie jest? Jest krótsze, nie wiem dlaczego tak długo trwało. Normalnie trwa zdecydowanie około sekundy mi trwało, jak to robiłem ten test. No, tutaj nie jest ewidentna to różnica. Musicie mi uwierzyć na słowo, że jest zdecydowana różnica normalnie. Mi wczoraj podczas testów w domu, jeszcze sobie sprawdzałem, tutaj dawało około niecałej sekundy. A tu mi pokazuje 5 sekund bez ograniczeń. Nie wiem, dlaczego tak się stało teraz. A nie jest to ewidentna różnica. Dobra. Ponieważ czas się kończy, ja się rozgadałem. Mieliśmy o ograniczaniu zasobów. Tutaj w tym przypadku minus 1 usuwa limity. Linuxowe kontenery, tak raz dwa, można na dwa sposoby nimi zarządzać, LibLXC lub LibWirt. Ja osobiście korzystam z LibLXC. Niektórzy wolą LibWirta, ja tego używam. Jak stworzyć kontener? Tak jak już mówiłem, one są mają odizolowane procesy. To też było widać na tym. Jeszcze ostatecznie pokażę. Miało być w praktyce, to chociaż pokażę, jak to wygląda. Jeśli tutaj sobie wejdę na przykład na topa, tu widzimy inita, jaką ma pida pierwszego. Ma ograniczoną ilość procesów. Jeśli na systemie hostującym to samo pokażę, ale tutaj tego nie widać, ale na przykład tu moglibyśmy odszukać, o widzimy, tu jest kolejny jakiś tam init, to jest init którejś klatki. On tutaj normalnie ma pit jakiś kolejny. Więc wszystkie procesy, które znajdują się w klatce, one widzą tylko swoje własne. Tu jest oddzielenie właśnie przestrzeni nazw. Możemy na kilka sposobów utworzyć kontenery. Możemy utworzyć kontenery debootstrapem. Jest to pracochłonne i dużo trzeba poeksperymentować. Nie zawsze to wychodzi. Możemy skorzystać z gotowych narzędzi, takich jak LXC Create. Bardzo ułatwia i przyspiesza zadanie. Najważniejszy plik podczas konfiguracji to jest lxc.conf. W nim ustawiamy, jak maszyna ma wyglądać. Też pokażę tylko pokrótce już. Możemy go podać jako parametr. Jeśli nie podamy jako parametr, to on da nam jakieś, przypisze defaultowe wartości. On jest bardzo prosty. Na dobrą sprawę tutaj już część jest ograniczeń C-grupowych, które się przypisuje. Ale najważniejsze z nich to jest chociażby nazwa dla danego kontenera. Rodzaj sieci, to jest właśnie ważne. Ja zaraz pokażę na jednym slajdzie, jak u mnie ta sieć wygląda. To są po prostu tworzone wirtualne urządzenia internetowe. Można też zbridżować albo VLANy skorzystać. Ja skorzystałem z NAT-u, było najwygodniej. No i przypisanie sieci IPv4. Wdebianie, jeśli ustawimy to, to będzie automatycznie przypisze taki IP podczas startowania kontenera. Natomiast w Ubuntu serwerze trzeba jeszcze ETC Network Interfaces zdefiniować. Fstaba w przypadku korzystania z LXC Create, on już nam to zrobi. Root file system to jest po prostu jakaś ścieżka w naszym głównym systemie. Dobrze jest wydzielić sobie osobną partycję do tego. Już nie będę tego wszystkiego pokazywał, się rozgadałem, miało być naprawdę szybciej. Network setup, to co już mówiłem przed chwilą.
narzędzia podstawowe LXC Start, LXC Stop, LXC Konsola, to jak nie mamy SSH, możemy się podłączyć. Zaraz może pokażę, zademonstruję na żywo. OK. To chciałem Wam zademonstrować, opowiedzieć o tym moim projekcie, jak to wygląda. To może z niego tylko wezmę jeden przykładowy slajd, żeby było bardziej widoczne. O, to jest ustawienie, które konfiguracja, którą Wam demonstrowałem, czyli mam bridge'a. Kontener ma wirtualne interfejsy. One w głównym systemie, w hoście są widziane na przykład jako tak, w zależności jakie sobie tam nazwiemy, czy zostawimy defaultową wartość. Natomiast wewnątrz systemu one są widoczne jako ETH0 odpowiednio, tak jak skonfigurujemy. Podłączone do bridge'a, tu jest sieć jakaś ustawiona, lokalna i możemy NAT zrobić. Dobra, jeszcze pokażę, jak to się startuje. Jak to wygląda? Już tam widzieliście w dużym stopniu. Mamy po i podajemy. Działa. I tu nam ładnie nawet plik wyświetliło. LXC stop minus cage 1. Tak, zastopowało. Tu nie wyświetliło żadnej informacji. Ale info is not running. A możemy stworzyć i tak dalej, i tak dalej. To myślę, każdy sobie w manualu przeczyta. Okej. Jeszcze chciałem powiedzieć, w mojej konfiguracji to wygląda mniej więcej tak. Do mojego projektu. Są jakieś klatki, one nie mają dostępu do zewnętrznej sieci ze względów bezpieczeństwa. Przez proxy co najwyżej na wybrane połączenia. Działają w sieci lokalnej, stoją za różnymi reverse proxy, cache'ami. Z tyłu mają podłączenie do bazy danych. Jak z migracją? No niestety nie działa. W prosty sposób trzeba sobie kombinować. W środowisku webowym nie jest to zbyt wielki problem, ponieważ nie musimy zazwyczaj zapamiętywać stanu samej aplikacji wykonania. Tam są różne inne techniki, więc wystarczy na jakimś eksportowanym sieciowym systemie plików zarządzić uruchomienie takiego samego kontenera w takiej samej konfiguracji gdzie indziej i przekierować ją oczywiście na routingu, cache'ach. A jak tym wszystkim zarządzać? Można wpisać jakieś własne skrypty, można korzystać z systemów zarządzania konfiguracją, takich jak Puppet i CF Engine. Czyli tak podsumowując, dzięki cgrupom kontenerom możemy ograniczać zasoby, odizolować je od siebie i robić dużo fajnych rzeczy. Tutaj są źródła, z których korzystałem. Na LWN jest dużo więcej źródeł, tylko tak ogólnie przedstawiłem. Naprawdę, tam jest tyle artykułów na ten temat. Bardzo ciekawa dokumentacja, bardzo dużo tłumacząca, to jest dokumentacja Red Hata. Ważne, warto z niej skorzystać. Jest ogólnie dostępna. Tu jest w ostatnim źródle, jest fajnie opisane, na czym polega ta nowa funkcjonalność ograniczania górnych zasobów procesora. To, co się pojawiło w kernelu 3.2. Przepraszam, że tak przedłużyłem. Chciałem pokazać jeszcze parę rzeczy, jeśli chodzi o reportowanie zasobów i tak dalej, ale nie zdążyłem tego wszystkiego zrobić.
Okej. Moje pytanie jest takie, czy można zrobić pełną wirtualizację, ograniczając ją C-grupami? Tak. Chodzi ci o to, czy na przykład korzystając z KVM-a, tak, i KVM-a ograniczyć zasobami. Tak, można. C-grupami możemy ograniczyć wszystkie procesy, nawet te, które nie są w kontenerach. Czyli możemy połączyć tak naprawdę zalety tych dwóch rozwiązań, tak, C-grup. Można połączyć, tak. Można sobie w C-grupach jest w ogóle też takie kontroler jak NS do przestrzeni nazw i bez kontenerów można sobie oddzielać przestrzenie nazw, nie? Ale te tak, można to zrobić. Okej, dziękuję. Marcin, podejdź tam. Ja mam takie pytanie, dlaczego prezentujesz tutaj LXC, a nie pokazujesz na przykład V-serwerów? Czego nie pokazuję? Aha, to też takie... Nie, bo nie dosłyszałem. V-server. Jak? V-server. V-server? V-server. Dlaczego? No bo zademonstrowałem, bo LXC z tym mam jakieś doświadczenie. Trudno, nie chciałem też przepisywać manuali, tak? Jest V-server, oczywiście rozwiązanie. Tak jak już wspominałem, jest kilka takich podobnych rozwiązań i każdy może skorzystać według własnych tak uznania, upodobań. Nie przedstawiałem, bo chciałem powiedzieć coś o kontenerach, jakie jest moje z tym doświadczenie. No nic. Jeszcze jakieś pytania? Raz. Jeszcze jakieś pytania? To dziękuję bardzo. Thank you.